Wolne Głosy, Marcin Bąk. Witam Państwa i witam naszego gościa. Tym gościem jest dzisiaj pan Adam Bielan, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam panie pośle. Dzień dobry. Jak wygląda w tej chwili sytuacja w partii Porozumienie, bo myślę, że zarówno nasi widzowie, jak i szerzej w ogóle Polacy nie mają do końca jasnego obrazu tej sytuacji. No, w sensie formalnym sytuacja jest dość oczywista. Jarosławowi Gowinowi 3 lata temu wygasła kadencja. Kadencja władz, wszystkich władz w Porozumieniu trwa 3 lata. Jarosław Gowin po raz ostatni został wybrany 6 lat temu, w kwietniu 2015 roku. Sąd Okręgowy odrzucił z powodów formalnych nasz wniosek, nie zajął się nim merytorycznie, natomiast przyznał tę rzecz oczywistą, że od 3 lat Jarosław Gowin nie ma już mandatu demokratycznego, żeby pełnić tę funkcję. A co gorsza, podejmuje decyzje, które są w sprzeczności z uchwałami najwyższej władzy w partii, czyli kongresu. Robi wszystko, żeby nas wyprowadzić ze Zjednoczonej Prawicy. Jego zachowania w ciągu ostatnich 12 miesięcy po prostu do tego zmierzają. Jego najbliżsi współpracownicy opuszczają partię, opuszczają Zjednoczoną Prawicę. Pytanie, czy to są decyzje z nim konsultowane. On sam podpisuje się na oczach Polaków, milionów Polaków pod Polskim Ładem tylko po to, żeby kilkanaście godzin później zacząć ten dokument krytykować ustami choćby Magdaleny Sroki, swojego bliskiego współpracownika. Na dzisiaj słyszymy, chce poprzeć razem z opozycją opozycyjnego kandydata na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, chociaż jeszcze niedawno forsował kandydaturę pani senator Lidii Stareń, zapewniał ją o swoim poparciu. No i gdy Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zgodnie z ustaleniami tę kandydaturę zgłosił, to Gowin podpisuje się pod kandydatem razem z opozycją. No właśnie, taką mamy informację, że profesor Wiącek, który został wyznaczony na kolejnego już kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, uzyskał wstępnie poparcie ze strony posła Gowina. Tutaj mamy też innych posłów, którzy z Porozumienia, którzy poparli tą kandydaturę. Zobaczymy, jak to się wszystko dalej rozwinie, bo to w ogóle jest ciekawa sprawa, Rzecznik Praw Obywatelskich. Natomiast pytanie teraz do pana posła. Udzielił pan wywiadu, bardzo obszernego wywiadu w Gazecie Polskiej i tam mamy plan stworzenia nowego ruchu politycznego. Proszę rozwinąć te myśli, które zawarte były w wywiadzie. Jak ten ruch będzie się miał do obecnej Zjednoczonej Prawicy i do partii Porozumienie? To będzie kontynuacja partii Porozumienie. Można powiedzieć, że to będzie partia Porozumienie po pewnym rebrandingu. My nie chcemy występować pod nazwą, która została przez działania byłego prezesa Gowina skompromitowana. Mówię tutaj zarówno o działaniach formalnych, dopuszczenie do tego, żeby przez ponad 3 lata nie odbywały się żadne demokratyczne wybory w partii na funkcję prezesa, działaniach finansowych, dopuszczenie do nieprawidłowości finansowych, które skutkowały tym, że Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe naszej partii, czy w działaniach politycznych. Przez 12 miesięcy Gowin co kilka miesięcy powoduje kryzysy w koalicji i destabilizuje sytuację w Zjednoczonej Prawicy. Nie chcemy się pod tym podpisywać, dlatego zgodnie z uchwałami kongresu zrobimy wszystko, żeby Porozumienie i kontynuatorka Porozumienia nie chce, partia, której nazwy jeszcze nie chcę w tej chwili zdradzać, bo umówiliśmy się z koleżankami i kolegami, że start tej nowej inicjatywy będzie w czerwcu. Zrobimy wszystko, żeby ta partia utrzymała jak największą grupę działaczy Porozumienia w Zjednoczonej Prawicy, a nie szła w kierunku Polskiego Stronnictwa Ludowego, za czym opowiada się już od kilkunastu miesięcy Jarosław Gowin. A no właśnie, ci dotychczasowi członkowie Porozumienia, czy zostaną w Zjednoczonej Prawicy? Bo to jest pytanie, które zadaje sobie wielu polityków, komentatorów i z lewa, i z prawa. Bo
trudno na chwilę obecną ludziom patrzącym z boku odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wielu posłów, jak wielu polityków Porozumienia wejdzie w skład tej nowej partii, którą pan poseł określił jako Porozumienie, ale po pewnym rebrandingu, a ilu jednak pozostałoby przy Jarosławie Gowinie. I pan w tym swoim wywiadzie tak dość optymistycznie maluje przyszłość. Mówi nawet o przyciągnięciu i do Porozumienia tego nowego, nazwijmy to roboczo Porozumieniem, BIS, nowych parlamentarzystów z jakichś innych ugrupowań. A jednocześnie pan Anacki, były już polityk Porozumienia, no jeszcze w zeszłym tygodniu odgrażał się, tak należałoby to chyba odczytywać, że w najbliższych dniach Zjednoczona Prawica straci w ogóle większość parlamentarną. No jak połączyć te dwie, pańską zapowiedź i zapowiedź pana Anackiego? No, jeśli chodzi o słowa Anackiego, to są słowa najbliższego współpracownika Jarosława Gowina, więc jeżeli Anacki zapowiada utratę większości przez rząd, to tak myśli najbliższe otoczenie Jarosława Gowina. Sytuacja jest schizofreniczna, bo Jarosław Gowin jest wicepremierem tego rządu, a jego najbliżsi współpracownicy, zgodnie z tym, co pan cytuje, starają się rozbić tę większość. Ja jestem przekonany, że zdecydowana większość działaczy Porozumienia, zdecydowana większość naszych radnych posłów nie chce wychodzić ze Zjednoczonej Prawicy, a już na pewno nie chce iść do Polskiego Stronnictwa Ludowego, co proponuje Jarosław Gowin, żeby później w przyszłości kiedyś tworzyć koalicję z Lewicą, bo taka byłaby naturalna konsekwencja rozbicia większości rządowej, doprowadzenia do wyborów i stworzenia po tych wyborach nowej, jak rozumiem, lepszej większości PSL, Platforma, Hołownia i Lewica właśnie. Jestem przekonany, że zdecydowana większość działaczy Porozumienia chce być Zjednoczonej Prawicy i na to wskazują wszystkie uchwały zarówno kongresu w 2017 roku, jak i kongresu w 2015 roku, gdzie przygniatającą większością głosów były uchwalane właśnie uchwały, które wskazywały stanowiska polityczne, że powinniśmy być członkiem Zjednoczonej Prawicy. I to wszystko ma się rozstrzygnąć w czerwcu, prawda? Ta sytuacja polityczna, pojawienie się nowej partii, czy też nowego szyldu, ale w tej wypowiedzi dla Gazety Polskiej pan zapowiada no, przyciąganie nowych polityków, nowych parlamentarzystów. Domyślam się, że z tych partii, które w tej chwili tracą na znaczeniu w parlamencie. Czy może pan uchylić rąbka tajemnicy? Jakie ugrupowania, jakie środowiska są tu brane przez pana pod uwagę? Ja mówię o przyciąganiu posłów, którzy są dzisiaj w opozycji do szeroko rozumianego obozu rządowego, niekoniecznie do Porozumienia. I myślę, że to będzie się już materializowało w przyszłym miesiącu, właśnie w czerwcu. Te rozmowy są już na ukończeniu. Takie sprawy wymagają dyskrecji, więc nie mogę rzecz jasna o tym mówić publicznie. Wiemy również, że niezależnie od tego toczą się i są już również na finiszu rozmowy o współpracy programowej między Zjednoczoną Prawicą a ugrupowaniem Pawła Kukiza. Mam nadzieję, że te rozmowy sprawią, że niezależnie od takiego rozedrgania politycznego, ADHD politycznego Jarosława Gowina i jego grupki najbliższych współpracowników, te rozmowy zapewnią rządowi stabilną większość, bo ja nie chciałbym, chyba nikt nie chciałby przeżywać tego samego, co w kwietniu zeszłego roku, kiedy rząd wisiał na włosku, bo ambicje, ego jednego polityka były ważniejsze od stabilności politycznej w czasie bardzo trudnym, bo w czasie pandemii. Dzisiaj oczywiście sytuacja z pandemią jest lepsza. Wychodzimy, mam nadzieję, z tej pandemii, chociaż wciąż grozi nam czwarta fala jesienią, ale jednak jest bardzo wiele wyzwań postpandemicznych związanych z sytuacją gospodarczą, społeczną. I tutaj przed rządem jest szereg bardzo ważnych działań. Rząd musi mieć gwarancję stabilnego poparcia w parlamencie i mam nadzieję, że przez ten kryzys również wyjdziemy, z tego kryzysu również wyjdziemy obronną ręką. No, pan tutaj wręcz zapowiada w tym cytowanym już kilkakrotnie
wywiadzie, w tej rozmowie osiągnięcie pułapu 240 posłów. To jest rzeczywiście bardzo dużo i to dawałoby pewien spokój, nazwijmy obozowi rządzącemu, spokój polityczny, możliwość przeprowadzania swojej woli przez Sejm. A jednocześnie wspomniał pan o tym rozedrganiu, ADHD politycznym. Wymienił pan tylko dotychczasowe kierownictwo partii Porozumienia, ale ja mam wrażenie, że to rozedrganie polityczne dotyczy bardzo wielu partii, wielu polityków, że to jest stan, który w ogóle w naszej polityce trwa już od jakiegoś czasu, on się tylko, pewna amplituda trochę zwiększa i zmniejsza. Czy ma pan wrażenie, że jesteśmy w stanie jako Polska wyjść przynajmniej na kilka miesięcy, na rok, na dwa lata do nowych wyborów ze stanu takiej właśnie wzmożonej aktywności emocji politycznych? Mam taką nadzieję. Oczywiście to był bardzo ciężki rok, nie tylko dla polityków, nie tylko dla rządzących, ale dla nas wszystkich, dla Polaków, bo spowodował bardzo duże problemy gospodarcze, społeczne, obostrzenia, restrykcje covidowe doprowadziły do bankructwa wiele małych, średnich przedsiębiorstw. Rząd przeznaczył kolosalne środki, największe w historii środki, ponad 200 miliardów złotych, żeby miejsca pracy przede wszystkim w polskiej gospodarce ratować. To akurat się udało, bo mamy po COVID-zie wciąż najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Według statystyk Eurostatu jesteśmy na pierwszym miejscu tego dobrego rankingu z najniższym bezrobociem, no ale zdajemy sobie sprawę, że wychodzimy, polska gospodarka jednak wychodzi z tego, jak gospodarka całego świata, mocno pobijana i bardzo liczymy na mocne przyspieszenie w drugim, trzecim, czwartym kwartale tego roku i do tego potrzebne będą sprawne działania rządu i znowu tutaj wracamy do sytuacji politycznej. Nie może być tak, że rząd będzie się obawiał przed każdym głosowaniem, czy jeden z koalicjantów, z grupy swoich współpracowników, ze względu na to, że wstał tego dnia lewą nogą, nie zagłosuje przeciwko jakiemuś ważnemu projektowi rządowemu. To jest po prostu sytuacja nieznośna. Nie możemy, powtarzam, być zakładnikami ego jednego człowieka. Wspomniał pan o Europie, w ogóle sytuacji europejskiej. To na koniec takie ostatnie już pytanie. Jak wygląda Polska z perspektywy Parlamentu Europejskiego? Czy rzeczywiście dużo się o Polsce mówi jak, i to negatywnie, jak chce nasza opozycja? Czy może się ją chwali? Jak to wygląda? Rzeczywiście opozycja chce, żeby tutaj, szczególnie w parlamencie, mówiło się dużo negatywnie o Polsce, ale myślę, że szefowie największych frakcji, chociaż czasem organizują takie rytualne debaty w sprawie Polski czy Węgier, na których zresztą jest coraz mniej europosłów, bo sala plenarna wtedy świeci pustkami, no zdają sobie sprawę, że są dużo ważniejsze problemy, przede wszystkim związane z ratyfikacją i wprowadzeniem w życie funduszu odbudowy, tego wielkiego funduszu, który ma podnieść gospodarki krajów, które najbardziej ucierpiały, przede wszystkim krajów południa Europy, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Grecji. Tam te straty gospodarcze są dużo większe niż u nas czy na północy Europy. Wiemy również, że w Europie jest wciąż wiele innych problemów społecznych, problemów związanych choćby z imigracją. We Francji widzimy te napięcia społeczne co jakiś czas, które się przejawiają w manifestacjach, w starciach z policją. Z tych problemów w Europie, szczególnie zachodniej, jest sporo. Nie sądzę, żeby poważni politycy europejscy chcieli tracić czas na pomaganie naszej opozycji, która sama nie potrafi wygrać demokratycznych wyborów i po prostu szuka sojuszników na zachodzie Europy, żeby im pomogli w uzyskaniu lepszego wyniku. Polacy na szczęście, myślę, są impregnowani na tego rodzaju wpływy z zewnątrz. Nasza historia sprawia, że tego rodzaju wpływanie z zewnątrz na proces wyborczy, proces polityczny w Polsce bardzo źle się nam Polakom kojarzy. Myślę, że te działania opozycji będą kontrskuteczne nadal, tak jak dotąd były kontrskuteczne, przeciwskuteczne. Panie pośle, bardzo dziękuję za wypowiedź dla naszej telewizji. Życzę dużo sił do pracy w reprezentowaniu naszego kraju na forum Parlamentu Europejskiego. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich właśnie z Parlamentu Europejskiego. Wszystkiego dobrego. Naszym gościem był Adam Bielan, eurodeputowany.
A w telewizji Republika po przerwie Michał Trzcześniewski i program Wolne Głosy Zagranica. Ja nazywam się Marcin Bąk i mówię państwu do zobaczenia.